Typowy spierdoliks, level 16. Końcówka roku. Chcesz bardzo zdać. zagrożenie z polskiego. Twoja nauczycielka to typowa spierdolona babka po pięćdziesiątce, Nie miała w sobie nigdy męskiego bolca. Widać, że odbiło to się na jej psychice. Jedyną jej pasją są koty. Zbliża się czerwiec. Trudno będzie z 40% frekwencji i średnią 1,40 zrobić dwójkę. Wszystkie Twoje sposoby przekonania tej chorej istoty spełzają na niczym. Powoli godzisz się z faktem niezdania zjebanego polskiego w trzeciej gimbie. Próbujesz ostatni raz. Zgadza się, suka. Pod jednym warunkiem musisz przygotować grę planszową. Noż ja pierdolę! Zgadzasz się, bo nie masz wyboru. Następny następnym tygodniu masz się zaprezentować w klasie. Pracujesz w pocieczu, aby wyrobić na czas. Drugi dzień czerwca, nikt już nie chodzi do szkoły, tylko kilka kujonek i dwóch twoich ziomków. Nadszedł ten dzień. Przynosisz to gówno w pudełku po twoich Air Jordanach. Typowa planszówka plus karty z pytaniami o polskich pisarzy i inne bodziewia. Pani praktycznie sama gra wy pojedynek na wiedzę, bo tak nazwałeś swoją wspaniałą grę. Każde pytanie z kart czyta, ty musisz odpowiadać, a ona mówi czy dobrze czy nie. Ostatnie pytanie. Ile dzieł napisał Jan Kochanowski? O oh fuck. Nie uczyłeś się tego. Największym niepojętym zbiegiem okoliczności jest fakt, że pani też nie wie. W dzieciństwie chodziłeś na kółko teatralne, więc potrafisz świetnie udawać. Podajesz randomową liczbę. To na pewno 174, proszę pani. O, to dobrze, bo widzisz jak to się złożyło, że nie wiedziałam. To teraz będę pamiętać. No ok, koniec roku wyjebane XD. Głupia baba nawet nie sprawdziła tego. Koniec roku. Zdejesz na jebanym farcie. Wakacje mijają kozacko. Pewnego razu wracasz do domu i siadasz razem z rodzicami oglądając jeden z dziesięciu. Wielki finał. Najlepsi Januszowi i Grażyny. <laughs> Wykształceni ludzie z całej Polski zjeżdżają się, aby zawalczyć o 20 tysięcy. Każdy się przedstawia. Nazywam się Janusz, jestem fanatykiem wędkarstwa. Jestem Justyna, skończyłam studia, jestem seksuologiem. Masz usiąść do pokoju, wypolerować beru, ale nagle serce ci staje. Nie możesz oddychać. Twoja pani. Jąkając się tłumaczysz rodzicom kto to. Na klasowej konfie piszesz, żeby wbijali na jedynkę. Dopiero w drugiej rundzie uspokajasz się. Oglądasz, jak Twoja nauczycielka rozpierdala inne grażyny Januszów. Finał. Została Twoja pani i ten fanatyk wędkarstwa Janusz. Oba jedno życie, czy tam szanse? Ostatnie pytanie. Pytanie do Twojej nauczycielki. Ile dzieł napisał Kochanowski? Co? Ona z uśmiechem patrzy i mówi: 174? Chwila ciszy. Zdźwięk. Źle. Sznuk się odzywa. Pani Barbalo, źle. Prawidłowa odpowiedź to 360. Panie Januszu, dwadzieścia tysięcy nie słuchasz, patrzysz na oczy twoje nauczycielki utkwione w tobie, czujesz, że na ciebie patrzy, patrzysz na ciebie, mówiąc po cichu twoje imię.